Z inicjatywy dyrektora Biura Literackiego Artura Burszty oraz marszałka Olgierta Geblewicza przez 2 dni Szczecin gościł dyrektorów najważniejszych europejskich festiwali i instytucji literackich współpracujących w ramach Europejskiej Platformy Wymiany Literackiej. Uczestnicy spotkania omawiali projekt europejskich portów literackich, które realizowane będą w wybranych państwach w 2015 roku z okazji jubileuszu 20-lecia portu literackiego. Okazało się, że nie tylko nam zależy na tym, by działania, które prowadzimy tutaj w Polsce, mogły znaleźć również partnerów w różnych miejscach w Europie i na świecie. Dlatego szukaliśmy i szukamy nadal możliwości do tego, by taka współpraca mogła się pojawić. Celem spotkań organizatorów festiwali jest między innymi zintegrowanie europejskiego środowiska literackiego. Podczas pobytu w naszym mieście rozmawiali oni o potencjalnych przedsięwzięciach, które mogłyby być przeprowadzone w naszym regionie. Pojawił się także pomysł stworzenia nowatorskiego projektu, którego szczegóły nie zostały jednak zdradzone. Chcielibyśmy zaproponować władzom regionu zachodniopomorskiego ważne, interesujące projekty, które mogłyby być ulokowane w regionie, niekoniecznie w samym Szczecinie, chociaż oczywiście też bardzo liczymy na Szczecin, ale w miastach, wykorzystując jakby atut i wyjątkowość zachodniego Pomorza. Po Zachodniopomorskim Kongresie Kultury Urząd Marszałkowski uznał, że należy wspierać literaturę oraz rozwój działań i instytucji, które tę literaturę mogą upowszechnić. Szczecin zaangażował się w organizację spotkania i zrobił na uczestnikach bardzo dobre wrażenie. Bardzo istotną rolę odegrał tutaj pan marszałek Droszcz, podejmując temat zaproszenia przedstawicieli, dyrektorów najważniejszych festiwali i instytucji literackich europejskich i ugoszczenia ich tutaj w Szczecinie. Panu marszałkowi bardzo dziękuję. Region zachodniopomorski ma szansę na ulokowanie w nim ważnych literackich projektów. To szansa nie tylko na promocję literatury, ale także uczynienie ze Szczecina i regionu jednego z najważniejszych ośrodków literackich w Polsce. Czy zachodniopomorscy czytelnicy powinni więc zacząć przygotowywać się na duże działania literackie w naszym regionie?